dniach 31 lipca 1946 roku odbył się w Warszawie pierwszy ogólnopolski zjazd Towarzystwa Przyjaciół Żołnierza. Wręczono pierwszy sztandar dla Zarządu Głównego TPZ i dla wszystkich okręgowych Towarzystw Przyjaciół Żołnierza, w tym lubelskiego. Niestety nasz pierwszy sztandar poświęcony w lubelskiej katedrze w sierpniu 1946 roku chyba zaginął bez powrotu. Nasz, na szczęście, jest pierwszy sztandar. Na początku 1946 roku powstał w Lubinie Zarząd Okręgowy TPZ z prezesem Józefem Szydłowskim, działaczem sportowym i krótkofalowcem na czele. Pierwszym szefem biura Zarządu Okręgowego, a zarazem sekretarzem został Leon Maniakowski. Pod koniec tego roku w samym tylko Lubinie działało aż 90 kół TPZ zrzeszających blisko 2000 członków, a w województwie prawie 14 tysięcy. W 1949 roku lubelski TPZ wraz z Ligą Morską zbudowały na Bystrzycy w Lubinie przystań żeglarską z wypożyczalnią kajaków. W 1950 TPZ liczyło 9,5 tysiąca kół i 900 członków. 900 członków. 20 lipca 1950 roku odbyły się w Warszawie kolejne zjazdy zjednoczeniowe organizacji TPZ Polskiego Związku Krótkofalowców. Przyjęto wówczas nazwę Liga Przyjaciół Żołnierza. Pana burmistrza miasta Biłgoraj. Z okazji jubileuszu 75-lecia powołania Ligi Obrony Kraju w imieniu samorządu miasta Biłgoraj oraz własnym składam Państwu serdeczne życzenia i gratulacje. Wyrażam uznanie dla Państwa zaangażowania w zakresie patriotycznego kształtowania postaw i wychowywania młodzieży, oświaty obronnej, aktywne wspieranie działalności patriotyczno-obronnych oraz działań na rzecz ojczyzny. Korzystając z okazji, serdecznie dziękuję również za niezmienną od lat życzliwość, gotowość współpracy przy organizacji imprez i festynów oraz pomoc okazywaną samorządowi miasta. W tym uroczystym dniu życzę wszystkim członkom organizacji satysfakcji i dalszej pracy społecznej wiele zdrowia oraz pomyślności i kolejnych wspaniałych jubileuszy. Z wyrażami szacunku burmistrz miasta Biłgoraj Janusz Nowski.